Dzień dobry. Dzień dobry. Nie było mnie tutaj od niedzieli, jest sobota. A mnie dni. Nie było tu dwa tygodnie ponad. I chyba. Jeszcze nie właziliśmy. I teraz wejdziemy od razu z kamerą i zobaczymy. I zobaczycie naszą reakcję. Co tu się wydarzało przez ten czas. Tak, także dziewiczo będziemy odkrywać tereny. A nie wiem, czy ktoś jest zaskoczony, ale żuk nie jest zrobiony. I nie wiadomo, kiedy wejdzie. Ale będzie, w końcu będzie. Kiedyś. I cyk. Serdecznie zapraszamy. Proszę wchodzić. O! Jaszczurka. No, chodź, chodź. Tu chyba okej. Wtedy niespoko wyglądają całkiem. Coś je poprzykrywał. Tutaj coś było i znikło. Tym. No a te dynie to tak... No przeżyły, ale... Żeby podrosnąć, to nie widzę, żeby podrosły. Fasola rośnie, nie widzę. Tu ładnie. Szparagi chyba nie. To szparagach to już zapominamy. No. Groszek pnący chyba też nie wylazł. Chociaż tu coś idzie. No tak, ja tu znalazłem ten groszek i go przykryłem trochę. I prawiłem obok niego. Dobra, idziemy dalej. Astry. Chyba kiepsko. Astery. No jak, astery. Wszystkie się podniosły. No a tu jak ładnie, przy tym bajorku. No ja. To jest super. A gdzieś są rzęsy, jakie się zrobiło? Jeszcze łubin nam kwitnie, te żółte też ładnie. Słoneczniki duże całkiem. O, spoko. Kurturka. Kurturka. Dobra, chodźmy dalej. Te dynie to chyba chcą wody, co? Takie żółte. Tak, dobra, będziemy potem to polewać wszystko. Jeden ziemniak wyszedł. Jaki jeden? No tu. Proszę, jeden, dwa, trzy, cztery ziemniaki, dziewczyno. Dobra, nie widziałam. Na jeden obiad będzie. Z całego tego poletka. Jest moc. Dynie, tak im dużo wody leć. Ja tu te mieczyki to chyba powyrywam część, bo mi spyrze. Arbuzy nic nie podrosły. Podobno nie lubią, jak jest zimno w nocy, a trochę było. To ten sośniak pewnie. Tutaj masz kolejną wielką dawkę tych rzodkiewek. Także będziesz wsuwać. To wyrwiemy dzisiaj. No i to trawsko wodne, pięknie nam rośnie. No, kto by pomyślał, nie? Tutaj brokuły wykiełkowały. Jeżówka podrosła. Chodźcie zobaczyć krecią jeżówkę. Tu zobaczcie jak rosła, już jej na szczęście nie wykopuje ten tam kret, więc jest super, ale się cieszę. Tu też będą astry. O i chyba te magietki będziemy wysadzać. Mhm. Pokaż co się stało z foliakiem. No troszkę wody nazbierał. O i listery jakie duże już są też z tych nasionek. Super. Trzeba będzie też poprzesadzać. Dzisiaj widzę, że będziemy przerywać i pomidory tutaj wiązać. Rzodkiewka już poszła w kwiaty. Czyż ją trzeba wyrwać dzisiaj? No. Idziemy dalej? Idziemy dalej. Ciekawe, o, piwonia rozkwita. To jest fajne. Idziemy do piwoni, tak? Boisz się? Nie, nie boję się, tego mam się.
Kleszcze. Nie stykam się, nie kłam. Ale jeszcze, ue, jeszcze czas, żeby rozkwitła. Ale zobaczcie, jaka jest ładna. Ale niektórym już kwitną. A... U mojej mamy w ogrodzie właściwie wszystkie już kwitną. No ale ta zawsze była taka trochę późniejsza. Ona jest ten... opóźniona w rozwoju po prostu, jak my. Dlatego pasuje do nas idealnie. Dlatego ją dostaliśmy. Tam to trzeba podlać, to pomarańczowe. No zdecydowanie. Niby tu padało, ale tak... nie do końca. A no. To? Co? Ta trawa? Tak. Tu wszystko przetrwało, ale też... no widać, że popadało, bo tu było ale prawie pusto. Ale jakie ładne. A jeszcze będą kwitły, jeszcze mam kwiaty. Pełno. Ale fajnie. To nie wytnę tego. Nie wytnę. Także hosta tu sobie radzi i tu coś, co myślałem, że jest nasturcią, to jest nasturcia, to... To nie jest nasturcia. To co ja tu jeszcze siałem? Ale była taka walka, że mu nasturcję podeptał. Kurwa, ale to ja to tu posiałem. Obrodził ją patyczkami. Na 100% to ja to tu posiałem. A tu co tu jest? Inwazja mszycy, tak? Na chwastach. To jest mszyca? Czy co to jest? Nie wiem. Niech se jest, tutaj może być. Tutaj jest też ten kwiatek od ciebie. Jak on się nazywa? Hortensja. Hortensja rośnie. Gdzie? No tu. Aha. A ładnie, nawet puściła, super. Puściła. Bruszczyk też się ładnie zaczek, się pnie fajnie. Lawendy dzikie. Bruszczyk sobie radzi też. Budka dla ptaków wisi. O, ta ładnie też wisteria poszła. Trzyma się. Trzeba też ją podlać, a ta zdechła, dupa. Róża też nam zdycha, już widzę, że ma suche te. Nie, no te liście. Te liście są ok. No te, ale to... No ale to było zwiędnięte, to nie było raczej nadziei, że coś z tego będzie. Dobra, co, idziemy obczać ile wody w małżorku. Ale tu jest mokro, czy jest coś wody? Uh-huh. Nogi zapadają. A tu? To takie położone. Nie wiem, widać od wiatru, czy coś się położyło. Albo coś się tu kładło, sarny może sobie mieszkały. Coś wyszło z tego? Nic. Ledwo dno przykryto. Lol. A tu ten sosnek też gdzieś sadziliśmy, nie? Ale nie wiem gdzie. Kurwa, w tych pokrzywach to nic nie widać, no. Masakra po prostu. Dobra, idziemy się coś porobić. Tak. Adrian właśnie przyniósł cały worek. Nie worek, Boże, karto. Rzeczy, które mamy do wywalenia na kompost. Moi rodzice zbierają. I to, co mają, to zostawiają dla nas.
wczoraj kupiliśmy jeszcze, nie wiem czy mnie widać, bazylię, którą chcemy posadzić i mamy dwie papryki do wsadzenia też. Także idę je zanieść, a potem pewnie pokażemy wam, gdzie je wsadziliśmy. Ja chciałam tylko powiedzieć, że dzisiaj z ogromną radością wzięliśmy się za wyrywanie chwastów i ja oczyściłam tu już część terenu. Chcę wyplewić tu pomiędzy mieczykami. Adrian zabrał się za foliaka, a teraz wyrywa jeszcze tam chwasty i teraz wam pokażę tutaj te mieczyki. Osłoniłam je. Odsłoniłam je, nie osłoniłam. O, widzicie? Już trzy nawet widać? Nie widać, za ciemno chyba jest trochę. O, widzicie? Trzy już odsłonięte. Teraz ja jeszcze tylko... Się, co to jest to? Teraz jeszcze tylko milion innych. Mam zapytać się już, czekaj. Co to jest to? Ten, kto odpowie nam na pytanie, wygra pozdrowienia w następnym odcinku. O, taki kwiatek. A jak już pytam o kwiatki, to tu jest jeszcze jeden. O, zobaczcie tego ziomka, widać go tu. O, taki jest malutki, zaraz wam, o, co to jest to? Czy to jest to samo, czy to jest coś innego? Czekam na wasze odpowiedzi. O, i cyk, mieczyki poczyszczone, muszę jeszcze dodać tylko tutaj słomy. Ale to jak będzie wolna taczka, bo w sumie to już drugą tu wywozimy z krzakami. Chcesz pokiwać naszym widzom? Nie. Bez sensu. Zaszło słońce, więc najpiękniejszy człowiek świata zaczął podlewać dynie i arbuzy też podlałeś, nie? Tak. Gnojówką z pokrzyw. To już ostatnia raczej w tym roku, nie? Więcej nie będzie. I coś jeszcze mam tu powiedzieć? Z nadzieją, że się ruszą od tego i przestaną żółknąć. No zobaczymy. Jest jakaś szansa. Ogólnie mają mokro, więc przypuszczamy, że brakuje im składników odżywczych, bo te, które posadzone są na kupsku owczym, to ładnie rosną, więc no zobaczymy. Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie. Tak ci ciężko? Umiarkowanie. Co idziesz jeszcze podlewać? O, zobaczcie, jak ładnie widać już mieczyki. Podsypałam je przed chwilą słomą, wypieliłam i teraz będą sobie rosły. Spróbuj. Kamerujesz, nie? Myślałem, że cię podhaczę. Cały w syfie. Jak zawsze. Co im chcemy powiedzieć? Szanowni Państwo, szanowne panie i szanowni panowie. Lata tu komarów od... No w chuj, no. Nie przeklina, bo nas zbanuje. Palasz malucha. No. Filmy teraz będą rzadziej. Tak. Raczej tylko na weekendy i to nie na wszystkie. Chyba, że ja będę w tygodniu przyjeżdżał i kręcił sami, będzie tylko moja morda, a na weekendy będziemy we dwójkę. Ale może czasami będzie tak, że będą w weekend i w tygodniu wychodzić po prostu. No to właśnie to powiedziałem. Tak, ale chodzi słowami. O to, że może jak uda nam się w weekend nagrać dwa, to będą dwa. Nie, my nie jesteśmy tacy ambitni, to są tylko takie
wiecie, dużo się zmienia. Więc... Martynka ma takie nowe coś, co się nazywa praca. Nowy wynalazek. Więc kto wie, jak to będzie. Przejebane. A ja z kolei zawsze, jak myślę, że będę miał dużo czasu i sobie zaplanuję coś, to moi klienci to wyczuwają i wtedy wszystko chcą od razu. I też tak. Potem jest jak jest. Poza tym no, wpadają inne rzeczy do roboty, jak żuk na przykład, który miał zająć mniej niż tydzień, a zajął więcej niż tydzień. Miał zająć dwa dni, a zajmie dwa tygodnie. To było przejęzyczenie. Ale też tylko pojechałem, wszedłem do kanału i już dostałem na Messengerze, czy możesz zrobić to, to i tamto, na szybko, bla, bla, bla. No. Także tak już jest. Także... O, a czasy tydzień... są ciężkie. Za tydzień nie będzie filmu, bo jedziemy na co? Na noc kupały. Aha, chyba. I będziemy się poznawać z leśnymi ludkami. I możliwe, że skończy się to tak, że potem już ten, jak to się mówi? Wystąpią o zakaz zbliżania się. Albo oni, albo my. Jeszcze nie wiadomo. To się okaże dopiero następny weekend. Ale może coś tam na Instagrama wrzucimy, więc jakby co to wpadajcie. Dziki w ogrodzie na Instagramie. Tam czasem tak. Pojawiają się jakieś nowe posty, a filmu na przykład nie ma, więc jak chcecie być na bieżąco, to wpadajcie tam. Tak. Ale za tydzień to na własną odpowiedzialność, bo te treści mogą być mocno 18+. Znając nas i znając leśnych ludków, może być grubo. Nie wiem kto z nas, ale ktoś na pewno będzie skakał przez ognisko. No cóż, zobaczymy. Zobaczymy. No, a tymczasem dzisiaj odwaliliśmy trochę roboty, ale jest bardzo duszno i bardzo gorąco. Jak świeci słońce i świeci, to idzie wyżyć. Przyjechaliśmy z nadzieją, że będziemy się opierdalać, bo zapowiadali jakieś tam deszcze, burze cały dzień. Tak. A tu słońce napierdziela i trzeba robić. No, więc trochę powyrywaliśmy, dosadziliśmy i paprykę, a tą bazylię już posadziłeś? Tak. I bazylię. I teraz co? Będziesz trochę kosił, jak zjemy? Zeżremy, przekoszę, rzucimy to na kompost i dzida stąd. I dzida stąd, no. Mamy jeszcze inne rzeczy do roboty w domu. Także zobaczymy, jak to będzie. Nagada się. Tak. I tym optymistycznym i deszczowym akcentem, bo zaraz będzie padać. Chcieliśmy się z wami pożegnać. Coś chcesz dodać? Do widzenia. Pa!